Ale tu jest niezwykła fotografia papieża. Przecież mamy tysiące, powiedziałabym w miliony, idą fotografie papieża w albumach świata, bo ja nie mówię tylko o albumach Polski. Tu wyraz twarzy papieża pod kolumną Zygmunta w Warszawie jest niesamowity. Tu jest bunt, jakby mówienie nie temu wszystkiemu, co jest wokół. Nie. Jak mało kto miał świadomość, gdzie jest na ziemi, a zwłaszcza w Polsce. I z tego tytułu też cierpiał. Widział jakby olbrzymi dysonans. To, co on robi, to, na co oczekuje. Zresztą to był człowiek nadziei, więc ja myślę, że on wie, że to i tak przyniesie owoce. Moją ojczyzną jest Polska podziemna, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Moim powietrzem jest wicher bez nieba, moim pokarmem jak krew w garści chleba, a moim światłem, co płynie z daleka, jest nasze prawo i prawo człowieka. Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata, jeżeli światło zaciemnia mi krata? Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi, jeśli mi serce pchnięto do podziemi? O bracia moi, a kto bez wolności, niech w ciemność idzie i walczy w ciemności. Co z tymi ludźmi się stało po tych 25 latach? Ja myślę, że mają gorzej niż mieli. Stocznie zlikwidowano, że połowa lub trzy czwarte jest bezrobotnych, że żyją na granicy nędzy. Taka jest prawda. Tak ci ludzie dzisiaj żyją. Gdzie są ci, co się wtedy o Polskę bili? Nie bali się ZOMO, pałek, prowokacji, nachodzenia, utraty pracy, życia całej rodziny. Czy wtedy tylko potrzebny tłum tworzyli jak tło na fotografii, a potem niepotrzebni zniknęli? Kto o nich pamięta? Gdzie są ci, co wtedy uwierzyli i z miłości dla wolnej Polski poszli bez broni w bój? Kto o nich pamięta? O tych, co nigdy nie zdradzili, nie zaprzedali się za posady, pieniądze, wygodne życie. Tych, co przez 15 lat wolnej III Rzeczypospolitej sprawują rządy, tam wtedy nie było. Polska wszystkich Polaków. Tych, co z pałami i bronią na bezbronnych szli, i tych, co klękali na bruku w rozpaczy i determinacji, bezbronni przed rodzimymi oprawcami. Bili brutalnie. Za co? Polak, Polaka. Oni są dzisiaj. Nie zniknęli. Nie zostali osądzeni. Jednakowo wybierają tych, co Polską rządzą. Jan Paweł II, bez którego nie byłoby wolnej Polski, mówił: sumienie to najtajniejsze sanktuarium człowieka. W hymnie Solidarności napisanym 25 lat temu przez znakomitego pisarza Jerzego Narbuta z muzyką właśnie Stanisława Markowskiego śpiewaliśmy.
jest ten dzień. Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. Zatrzymane w kadrze krajobrazy Polski, zamki, pałace, kościółki, ale i Ziemia Święta, aż po fascynację tangiem argentyńskim. Wystawy w kraju i na świecie, nagrody. Robi to, co kocha, nie zważając na mody i style, chociaż tak naprawdę jest bardzo współczesny. Zawieszeni między tobą a mną, zawieszeni między wczoraj a dziś, zawieszeni jak ptaki w obłokach, tak jak słowo, jak oddech, jak myśl. A jest taki, bo w domu rodzinnym była muzyka, malarstwo, no i patriotyzm. Tak normalnie, nie od święta. Ojciec Kazimierz Markowski studiował malarstwo w pracowni profesora Wacława Łagodzińskiego, ucznia Jana Matejki. Pejzaże jak z sennych marzeń dzieciństwa i muzyka. Skrzypce. Ulubione utwory Wieniawskiego. Razem w czasie rodzinnych spotkań, tak ważnych, śpiewają, tańczą. A jeśli to będzie niebo, gdzie nam dozwolisz zamieszkać? A mama przekazała zamiłowanie do poezji, historii, uczyła pieśni narodowych i harcerskich, pracowitości i odwagi. Brat Aleksander Markowski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znany pejzażysta, scenograf. Obrazki, kolory życia, żona, synowie. A nasz bohater śpiewa do słów Leopolda Staffa. Co jest, niech piękne będzie, bowiem jest. Tego, że było, przyszłość nie odmieni. Co jest, niech piękne będzie, bowiem jest. Tego, że było, przyszłość nie odmieni. Więc je podnieśmy sami podniesieni. Dajmy mu ognia i krwi żywej chrzest. Ażeby piękne było to, co jest. I jeszcze coś. Bardzo ważne dla mnie zdjęcie, na które, można powiedzieć, czekałem kilkadziesiąt lat. Eugeniusz Lokajski, fotograf Powstania Warszawskiego, który zginął. Taki młody chłopak tu, z kotkiem, cudowna, uśmiechnięta twarz. Dostałem tą najważniejszą dla siebie nagrodę za zdjęcia z czasu Solidarności i Stanu Wojennego, przyznaną przez Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich pod koniec stanu wojennego. Tacy młodzi chłopcy fotografowali wtedy Powstanie Warszawskie. Umierali, żeby mieć kiedyś wolny kraj w pełni niepodległy. Niech pochwalone będzie, co jest znane, albowiem czasu wielkiego moc groźna, co kryje w dalach z tych wszelką przemianę. Dłoń nam położy, jak bliznę na ranę, i rzeczy znanej nikt jutro nie pozna. I niech nieznane pochwalone będzie, bo jedno w nim śpi dumna zdobyć dusz. Przez walk triumfy i klęski w obłędzie, a dla zdobywców nie zabraknie mórz. Albowiem ono jedyne jest wszędzie,